wszyscy zawsze coś ode mnie chcieli, coś wymagali. Od momentu narodzin do końca studiów. A może ja po prostu wykorzystałem już całą energię, jaka przypadła na moje życie? Pomyśleliście o tym? Piotrze, nie możesz iść się pobawić w piaskownicy, bo za chwilę masz zajęcia z hiszpańskiego, a potem skrzypce. Jak już zostaniesz kimś, to się pobawisz. Piotrek, wracaj do nauki łaciny. Może ci się to bardziej przydać niż znajomość pobliskich barów czy klubów. Panie Piotrze, jako rektor tej uczelni muszę przypomnieć, że studia to czas siania i nauki. Na zbieranie plonów jeszcze przyjdzie czas. Proszę to zapamiętać. A teraz możecie mnie wszyscy pocałować w dupę. Nic nie będę robił. Piotruś, może pójdziemy do pracy? Później. Kochanie, chodź, zrobiłam ci kanapki. Nie jestem głodny. Piotrek, chodź, zęby umyjesz. Jutro umyję. Nie wiem, co się z nim dzieje. No po prostu przestał wychodzić z łóżka. Ja no w łóżku też nic. Mówi, że ciągle jest zmęczony. Dobrze, będę go obserwować. Dam ci znać, jasne. Dzięki, Andrzej. Może dlatego, że przyszła jesień. Nie, to głupie. On zawsze był taki aktywny. Musi być jakaś odpowiedź. Tak łatwo się nie poddam. No i najpierw jedna noga wstaje z łóżka. No, próbujemy. Najpierw lewa noga. Zaraz jej jebnę. A potem prawa. Zaraz mu jebnę. Chyt, chyt, chyt. Kochanie, proszę cię, no, położę się jeszcze na chwilę, się przyłożę i zaraz wstaję, dobrze? Proszę. Ej, może niedobrze, że odpuściłem. Jeszcze zadzwoni zaraz po tego Bęcwała, mojego brata. Zadzwonię po Andrzeja. W końcu brat brata najlepiej zrozumie. Tym bardziej bliźniak. Poza tym on jest psychologiem. A to musi być coś z głową. No i chyba już sobie kurwa o nim pomyślała. Kurde, oni się tak nie znoszą. Nie wiem, jak mam mu to powiedzieć. No i już pewnie kombinuję, jak mi to powiedzieć. Nie będę jej ułatwiał. Kochanie! Wiedziałem. No bo ja sobie pomyślałam, że... No i czekam na to jak na wyrok. Że może tak... byśmy zadzwonili... No już, nie odwlekaj tego, bo mnie szlak trafi. No nie sądzisz, że może Andrzej mógłby nam pomóc? No i przyjedzie, tu przyjedzie, kurwa no! Witaj, Andrzeju. Gdzie jest nasz król świata? No tam leży w łóżku. No dzień dobry, Piotruniu. No to zaraz zacznie się błazenada. Jak się czujesz? Jak widać. Chuju. Średnio. Niech no na ciebie spojrzę. No i wreszcie mam cię na łopatkach, ty faworyzowana całe życie przez rodziców gnido. Wszystkie zajęcia dodatkowe dla Piotrusia. Wszystkie zaskórniaki na rozwój Piotrusia. A ty, Andrzejku, rób sobie co chcesz. Piaskownice, imprezy, piwka z kolegami. I kto na tym teraz lepiej wyszedł, co? Frajerze. Od tygodnia nie wychodzi z łóżka, tak? Tak. Nic mu się nie chce? To jest przewlekła prokrastynacja. Zmarnujesz sobie z nim życie. Ale ja tak jak mówiłem kiedyś, będę na ciebie czekać. I co teraz? Możesz go rzucić i zamieszkać ze mną. Słucham? Ja to powiedziałem, czy pomyślałem? Powiedziałeś, ty sępie pazerny, ty! Co kurwa? Wypieprzaj z mojego domu! Gnoju śmierdzący, ty! Jeszcze raz moją żonę będziesz zaczepiał. Oczywiście, że wróciłem, maleńka, bo nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa. Teraz dopiero się zacznie. Ale najpierw umyj zęby. Będę mył zęby całą noc. Bez przesady. Dobra, chodź do domu. A tego Andrzeja jak jeszcze raz tu spotkam, no jak mu nogi z dupy. Ty zobacz, Andrzej! Co? Faktycznie, ty daj głośniej. Moi drodzy, w mojej najnowszej książce o prokrastynacji, którą oczywiście dedykuję mojemu bratu i jego cudownej żonie,
Znajdziecie wiele przykładów oraz metody pracy z chorymi, ale jeśli miałbym wam dać jedną i najważniejszą metodę walki z tą przypadłością, to jest nią po prostu wkurw. A jego rewersem uzupełniającym całą monetę jest miłość, czyli coś, co przed tym złem chcemy ocalić. Jeżeli spodobał Ci się film i trafia do Ciebie taki rodzaj wrażliwości, to zapraszam serdecznie do subskrypcji kanału, a jeżeli chcesz odwiedzić inne social media, to zapraszam również na Instagram, gdzie wrzucam foty, relacje z planu itd. Po prostu zostań na dłużej. Miłego.